Czy da się wygrać prestiżowy i arcyważny wyścig Le Mans, będąc całkowicie najebanym w trakcie jego trwania? Otóż tak, da się. I najwięcej wie o tym dwóch Brytyjczyków o nazwiskach Rolt i Hamilton. No i właśnie o ich historii opowiem w tym filmie. Oczywiście ja na moim kanale opowiadałem już o różnych ciekawych historiach związanych z Le Mans. Bo opowiadałem chociażby o wyścigu z 1955 roku, podczas którego miał miejsce jeden z najbardziej tragicznych wypadków w całej historii motorsportu. Czy o wyścigu z 1999 roku, podczas którego Mercedes zadebiutował ze swoim latającym samochodem. Ale wiecie, historia o najebanych kierowcach wyścigowych jest prawdopodobnie ciekawsza niż te wymienione. Ciekawa jest także specjalna oferta przygotowana przez partnera mojego kanału, firmę Betfan, legalnego polskiego bookmachera. Otóż na stronie betfan.pl po wpisaniu kodu GIGAKUBICA podczas rejestracji lub po zarejestrowaniu się z linku, który znajduje się na samej górze opisu tego filmu, otrzymacie bonus powitalny 200% od dokonanej wpłaty. Na przykład wpłacając 150 zł otrzymujecie 450 zł na grę. Kwotę tę możecie przeznaczyć na obstawianie wyników wyścigów Formuły 1, a przecież Grand Prix Las Vegas już w ten weekend, a także na przykład meczy piłkarskich czy różnych innych sportów. Także jeżeli macie co najmniej 18 lat, bo hazard wiąże się z ryzykiem i jest przeznaczony tylko dla osób pełnoletnich, to wejdźcie w podany link i załóżcie konto. Natomiast co do Le Mans. Cała historia skupia się na wydarzeniach z roku 1953, a jej głównymi bohaterami są dwaj brytyjscy kierowcy Jaguara, Tony Rolt oraz Duncan Hamilton. I naturalnie nie był on spokrewniony z Lewisem. Jaguar wygrał Le Mans dwa lata wcześniej, w 1951, natomiast w 1952 wszystkie trzy wystawione przez nich samochody miały awarię silnika, więc żaden z nich nie dojechał do mety. Na omawiany rok 1953 Jaguar powrócił do Francji z ulepszonym samochodem Jaguar C-Type, który wystawiali też w tych dwóch poprzednich wyścigach. I generalnie był to bardzo udany samochód, co spowodowało, że ten wyścig miał przebiegać pod znakiem walki właśnie Jaguara z Ferrari. Bo Włosi też zrobili bardzo udany samochód, a za jego kierownicą siedział m.in. Alberto Ascari, mistrz świata Formuły 1. No i teraz, w tamtych czasach do każdego samochodu było przypisanych dwóch kierowców, a nie trzech tak jak jest obecnie. Zespół Jaguara składał się ponownie z trzech samochodów. Sterling Moss i Peter Walker prowadzili C-Type numer 17, Hamilton dzielił C-Type numer 18 z Tonym Roltem, a trzeci samochód numer 19 prowadzili Peter Whitehead oraz Ian Stewart. I tutaj zaczyna się cała historia. Podczas czwartkowych treningów Jaguary pokazały swoją klasę, gdyż wszystkie trzy samochody pobiły rekord okrążenia Circuit de la Sarthe. Hamilton i Rolt uzyskali dobry czas kwalifikacyjny i zdobyli solidne miejsca na starcie. Jednak Sterling Moss w jego samochodzie miał pewne problemy mechaniczne i chciał wypróbować nowe ustawienie tylnego dyferencjału. Jaguar miał zapasowy, czwarty samochód z już gotowym takim ustawieniem tego dyferencjału. Więc zespół wypuścił ten zapasowy samochód wraz z ich kierowcą testowym Normanem Dewisem na tor, żeby ten rozgrzał samochód i po prostu zrobił kilka luźnych okrążeń. I tutaj zaczął się problem. Bo samochód ten miał numer 18, dokładnie ten sam numer co samochód Hamiltona i Rolta, co było oczywiście niezgodne z regulaminem. No bo nie może być na torze dwóch samochodów z tym samym numerem. I Ferrari, jak to kurwa Ferrari, zawsze to powtarzam, złożyło protest. Automobile Club del West, czyli organizator wyścigu, oskarżył Jaguara o nieuczciwą grę i szybko zdyskwalifikowali Hamiltona i Rolta. To naruszenie zasad nie było oczywiście zamierzone, ale wynikało po prostu z niedopatrzenia Jaguara. No i wiadomo, Hamilton i Rolt nie byli z tego zadowoleni, więc spakowali swój sprzęt i opuścili tor. No ale nie chcieli, żeby ich wyjazd do Francji był całkowicie zmarnowany przez jakąś tam głupią dyskwalifikację, więc z tego wyjazdu służbowego, z racji na brak roboty, postanowili zrobić sobie wakacje. A co robią Brytole na wyjazdach wakacyjnych? Kurwa, piją! No ale wiecie, to nie było tak, że ci kierowcy tam se wypili jednego czy dwa drinki. Nie, oni tam dosłownie pili całą noc w różnych barach, których tam nie brakowało.
Znaleziono ich dopiero następnego ranka o 10:00, na kilka godzin przed startem wyścigu, w restauracji o nazwie Gruber's, teraz pijących kawę i leczących kaca. Jednak w międzyczasie Lofty England, menadżer i szef zespołu, toczył batalię u sędziów z prośbą o jednak dopuszczenie samochodu numer 18 do startu w wyścigu. I ku zaskoczeniu wszystkich udało mu się, Jaguar został dopuszczony do tego wyścigu. Problem stanowili tylko kierowcy. Jak pisał Hamilton w swojej autobiografii pod tytułem Touchwood: siedzieliśmy rano w tej restauracji, czując się źle, nieszczęśliwi i przygnębieni, kiedy podjechał Jaguar Mark 7, a z niego wysiadł William Lyons, założyciel Jaguara. Zapłacił grzywnę w wysokości 25 tysięcy franków francuskich i byliśmy z powrotem w wyścigu. Za 6 godzin miał być start. Żaden z nas nie spał, a przed nami było 24 godziny wyścigu. Zamówiliśmy więcej czarnej kawy i zapytaliśmy, czy w mieście jest łaźnia turecka. Nie było. No i właśnie mówi się, że żaden z kierowców nie spał ani chwili tamtej nocy, a do rozpoczęcia wyścigu pozostało zaledwie 6 godzin. Zespół starał się przywrócić ich do stanu gotowości do jazdy, podając im ogromne ilości kawy i wody z cytryną, ale niewiele to pomagało. Na 2 godziny przed rozpoczęciem wyścigu kierowcy Jaguara czuli się gorzej niż kiedykolwiek, a Hamilton wiedział, że mają tylko jedną szansę, aby zdążyć na start. Nie mając innego wyboru, zamówił podwójne brandy dla siebie i swojego partnera z zespołu. Efekt tego był bardzo dobry. Tony Rolt rozpoczął jazdę o 16:00, kończąc pierwsze okrążenie na 7 miejscu za Jaguarem Mossa i prowadzącymi Ferrari. Ale do czasu, gdy popołudnie zamieniło się w wieczór, to numer 18 prowadził stawkę, a Jaguar Mossa odpadł z rywalizacji z powodu problemów z dopływem paliwa. Od tego momentu toczyła się tylko jedna walka, między prowadzącym Jaguarem a Ferrari prowadzonym przez duet Ascari-Villoresi. Walka trwała przez całą noc, a prowadzenie przechodziło z rąk do rąk, między Włochami a Brytyjczykami. Finalnie Włosi wycofali się na 4 godziny przed końcem wyścigu z powodu awarii sprzęgła, a Hamilton zobaczył jako pierwszy flagę z szachownicą o 16:00, prowadząc samochód prawie całą swoją część wyścigu z pękniętą przednią szybą i złamanym nosem. Wszystko to było spowodowane uderzeniem ptaka na prostej. Na drugim miejscu finiszował Jaguar Mossa, który w ciągu 22 godzin nieustannego sprintu przedarł się z powrotem przez stawkę po wcześniejszej awarii i powrocie na tor. Hamilton i Rolt naturalnie świętowali swoje zwycięstwo w taki sam sposób, w jaki spędzili noc przed wyścigiem. I teraz, dla porządku należy odnotować, że ta afera alkoholowa jest, powiedzmy, że niepotwierdzoną legendą. No bo generalnie w świecie motorsportu mówi się, że tak było, natomiast szef zespołu Jaguara temu zaprzeczył, mówiąc: oczywiście nigdy nie pozwoliłbym im się ścigać pod wpływem alkoholu, miałem dość kłopotów, kiedy byli trzeźwi. No i także według słów Tony'ego Rolta to tak nie było i do końca życia się wkurwał, jak kiedykolwiek usłyszał tę historię. No ale wiecie, jak to się ładnie po polsku mówi. W każdej legendzie kryje się ziarno prawdy. A przecież będąc na miejscu szefa zespołu i na miejscu kierowców, to nikt nigdy by się nie przyznał do jazdy pod wpływem alkoholu, nawet w tamtych latach. A wtedy alkomatem kierowców nie badali. No i przecież, tak jak cytowałem, sam Hamilton w książce pisał, że całą noc nie spali, a jak rzekomo nie pili, to co innego robili? Kurwa, grali w Macao? Niemniej jednak cała historia jest naprawdę ciekawa i myślę jednak, że się wydarzyła, bo Brytole na wakacjach to jednak tacy są. Na koniec zapraszam jeszcze na mojego Facebooka, bo wrzucam tam różne śmieszne memy i ciekawe ciekawostki. Nara.